I świetnie, że pojawiają się takie opcje w popularnych supermarketach. Jest to jedna z lepszych kiełbas. No jest to mój ulubieniec, dodatkowo w bardzo niskiej cenie. Nie mamy tutaj w składzie azotynów, więc jest to naprawdę ogromny plus. Hejka, tu Kinga, jestem dietetyczką i kosmetolożką i dzisiaj mam dla Was hity z Biedronki z kategorii produkty mięsne. Zestaw rosołowy z kurczaka. Jest to kurczak z wolnego wybiegu, chowany bez antybiotyków, rosnący minimum 70 dni. I świetnie, że pojawiają się takie opcje w popularnych supermarketach, bo takie mięso jest dla nas zdrowsze, a życie tych kurczaków jest dużo lepszej jakości. Eskalopki z fileta z piersi indyka. Jest to chude mięso z indyka, które ma małą zawartość tłuszczyn nasyconych i dużą ilość białka. Zrób to najlepszy wybór spośród innych gatunków mięs. Kochani, zapraszam Was na moją najnowszą stronę holistycznympauzaokiem.pl, gdzie możecie umówić się na konsultacje dietetyczne i kosmetologiczne. Na tej stronie macie wszystko dokładnie opisane, co takie konsultacje zawierają. I oczywiście czekam na Wasz feedback, jak Wam się ta strona podoba. Łosoś atlantycki. Jest to świeża ryba, czyli nierozmrożona. To ważna informacja i znajdziecie ją zazwyczaj na przodzie oraz na etykiecie z tyłu. Ważne jest również miejsce połowu i lepiej wybierać ryby z dużych akwenów, jakim jest na przykład Atlantyk, dlatego że mniejsze akweny są zazwyczaj bardziej zanieczyszczone. Łosoś jest bardzo dobrym źródłem kwasów omega-3, jodu i selenu. I najlepiej spożywać jedną, dwie porcje tłustych ryb tygodniowo. Filety z makreli w oleju. Ryby puszkowane są niewątpliwie gorszej jakości niż świeże, natomiast nie każdego stać na świeżą rybę. Dobrym więc wyborem raz na jakiś czas, czyli na przykład raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jest właśnie ryba puszkowana. Tutaj mamy dość fajny skład, bo mamy filety z makreli w 60%, olej rzepakowy i sól. I taką rybkę możemy spożywać do pieczywa czy do sałatki i już pokrywa nam ona jedną porcję tłustych ryb tygodniowo. Tuńczyk w kawałkach. To samo tyczy się tuńczyka w puszce. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, ryby puszkowane są szybkim wyborem raz na jakiś czas. Mamy tutaj prosty skład i również możemy wykorzystać taką puszkę do sałatki, makaronu czy do pieczywa. Pamiętajcie natomiast, że tuńczyk jest rybą chudą, która nie zawiera znacznych ilości kwasów omega-3, dlatego oprócz niej warto jeszcze spożyć minimum jedną lub dwie porcje tłustych ryb w tygodniu. Sokoliki 90% mięsa drobiowo-cielęcego. Cieszę się, że możemy znaleźć teraz przetwory mięsne z naprawdę dobrym składem i przykładem takiego produktu są właśnie te sokoliki. W ich składzie znajdziemy jedynie mięso w 90%, skrobię ziemniaczaną, sól, aromaty, przyprawy i ekstrakty przypraw. Jest to szybki i dobry produkt dla dzieci, ale i dla dorosłych. Nie codziennie, natomiast raz na jakiś czas. I pamiętajmy, że mięso warto ograniczać do kilku porcji w ciągu tygodnia. Kiełbasa żywiecka z indyka. Jest to jedna z lepszych kiełbas. Oczywiście jest wędzona i znajdziemy tutaj dodatek azotynów, które powinniśmy unikać, ale tak jak mówię, może być ona okazjonalnym dodatkiem do diety. Plusem tej kiełbasy jest mięso indycze i na 100 g kiełbasy wykorzystano 115 g mięsa, a więc to sporo. Oprócz tego ma ona dość prosty skład, więc jest to dużo lepszy wybór niż inne wędliny. Śledź filety z żurawiną. Śledź jest rybą tłustą, więc taka porcja gotowego śledzika już nam pokryje jedną porcję tłustych ryb tygodniowo. Dodatkowo jest on atlantycki. Ma on bardzo prosty skład i jest to szybka opcja na śniadanie, kolację czy jako posiłek do pracy. Wystarczy dodać do tego na przykład pieczywo i ogórka kiszonego i jest to naprawdę szybki, fajny, zbilansowany posiłek. Śledzik na raz. Podobnie jak jego poprzednik jest to śledź atlantycki, czym zawsze się kieruje przy wyborze ryb. Tutaj mamy również prosty skład i jest to fajna, mała porcja na raz. Łosoś wędzony plastry. Jest to łosoś atlantycki wędzony na zimno. Świetna opcja do kanapek czy do sałatek. Znajdziemy w nim kwasy omega-3 i witaminę D, natomiast jest to opcja wędzona, więc również nie powinniśmy z tym przesadzać i spożywać okazjonalnie, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Łosoś wędzony na gorąco. Podobna sprawa do poprzednika, ale tutaj mamy wędzenie na gorąco. Jest to łosoś atlantycki i również jest to świetna opcja do kanapek czy do sałatek. Burgery z łososia. No jest to mój ulubieniec, dodatkowo w bardzo niskiej cenie w porównaniu do innych produktów z łososiem, bo kosztują one około 4 zł. Jest to świetna i szybka opcja na zapełnienie jednej porcji tłustych ryb w ciągu tygodnia. Idealny do pełnoziarnistej bułki wraz z warzywami. Tarczyński parówki 100% z kurczaka. Super opcja, jeśli ktoś lubi parówki. Mamy tutaj 100% mięsa z kurczaka, poza tym jedynie sól, przyprawy, susz z aceroli i aromaty naturalne. Nie mamy tutaj w składzie azotynów, więc jest to naprawdę ogromny plus. Oczywiście jest to produkt gorszej jakości niż prawdziwa pierś z kurczaka, natomiast jak na parówki naprawdę jest to bardzo dobry produkt. Makryla wędzona.
Jest to cała makrela z Atlantyku i trzeba sobie ją obrać i wyjeść. Jest to tłusta ryba, więc również zawiera sporą ilość kwasów omega-3 i warto taką makrelkę sobie połączyć z jakimś pieczywem pełnoziarnistym i warzywami. Makrela wędzona filet. Jest to świetna opcja do kanapek lub past. Ta makrela jest również z Atlantyku i zawiera dużą ilość kwasów omega-3, bo niemal 6 gram na 100 gram makreli. Parówki z filetem z kurczaka Kraina Wędlin. Te parówki mają 95% mięsa z fileta z kurczaka. Znajdziemy tutaj azotyny, ale oprócz tego skład jest prosty i dość dobry. Jest to również dużo lepsza opcja od innych parówek, natomiast tak jak mówiłam wcześniej, rekreacyjnie. Tarczyński kabanoski z kurczaka z indykiem. Mamy tutaj świetny skład, na 100% kabanosów użyto 145 g mięsa z kurczaka i z indyka, z czego indyka jest zdecydowanie mniej. Skład jest bardzo prosty, nie znajdziemy tutaj azotynów i dodatkowo te kabanoski są w smaku bardzo delikatne, gdyż są dedykowane dla dzieci, natomiast uważam, że dorośli również powinni sięgać po takie delikatniejsze i lepsze w składzie alternatywy kabanosów. Duda filet pieczony z kurczaka. Mamy tutaj świetny skład, bo aż 97% fileta z kurczaka. Znajdziemy tutaj natomiast azotyny, także polecam, ale w ograniczonej ilości. Idealnie ta wędlina sprawdzi się jako źródło białka do kanapek, tortilli czy sałatek. Szynka z fileta z kurczaka. Tutaj już mamy trochę mniej mięsa niż w poprzedniku, bo 91% fileta z kurczaka. Skład jest dość dobry, ale oczywiście znajdziemy tutaj azotyny, dlatego polecam, ale w umiarkowanej ilości. Krewetki gotowane. Krewetki pochodzą z Pacyfiku, także jest to również duży akwen. Nie były mrożone, są jedynie gotowane. I takie krewetki są świetnym źródłem białka, innego niż mięso. Świetnie nadadzą się do zup rybnych, sałatek czy dań obiadowych. Kochani, jeśli film Wam się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę, a za tydzień widzimy się w filmie Hity z Biedronki, produkty roślinne, zamienniki mięs.